To jest bardzo trudne dla mnie pytanie i mam raczej przykrą odpowiedź w tym znaczeniu, że trochę media, ja trochę media troszkę tutaj rozumiem. To raczej jest takie, to jest wyraz niewiary w to, że ktokolwiek się nami naprawdę interesuje. Szczególnie właśnie na Zachodzie, że no w końcu pamiętamy, że byliśmy sojusznikami Anglii i Ameryki, że nasi żołnierze walczyli, że było powstanie warszawskie, a to wszystko jak gdyby zniknęło, przestało być ważne. Ważna stała się tylko sowiecka Rosja, naprzód wielki sojusznik, a potem główny wróg. Nas nie było. Inaczej mówiąc, to takie poczucie, że byliśmy narodem na pewno przez sojuszników opuszczonym, jeżeli, żeby nie użyć słowa zdradzonym, powoduje, że wielu ludzi w Polsce no, nie ma specjalnego przekonania co do czystych intencji naszych partnerów, nie tylko ze wschodu, którym oczywiście mamy powody nie wierzyć, ale tym z zachodu także. Czyli projekt, który powiada, że zmienia coś w amerykańskim sposobie widzenia Polski, wydaje się no, po prostu mało przekonywujący. Inaczej mówiąc, naprawdę? A jak to robię? Jak to możecie udowodnić? Pokażcie. No, a to na to, żeby pokazać, to trzeba siedzieć i rozmawiać w telewizji no, dłużej niż 10 minut, a ci, którzy chcieli, żebyśmy zaistnieli medialnie, no, mogli jakoś zdobyć miejsce w telewizji na 5 minut, na 7 minut, a nie na więcej. Być może w związku z tym można powiedzieć, że media były nastawione podejrzliwie do dobrej woli amerykańskiej strony czy anglosaksońskiej strony do rzeczywistego wprowadzenia zmian. Natomiast ci, którzy chcieli, żebyśmy zaistnieli medialnie, mieli za mało, tak się to brzydko mówi, siłę przebicia, aby zabezpieczyć nam dostateczną ilość czasu, żebyśmy mogli pokazać, że te zmiany naprawdę są dokonywane i że naprawdę zmiany są wprowadzane bardzo dla nas poważne i potrzebne.